Ulepimy dziś bałwana. W tak piękny, albo nie do końca piękny sposób chciałem zacząć kolejną edycję. No to! O co się? Pomysłów na prezent na gwiazdkę. Ostatnim razem, to znaczy w zeszłym roku, ta edycja przypadła wam niezwykle do gustu i w tym roku chciałem temat pociągnąć i zaproponować wam kolejnych 10 tytułów, albo inaczej, produktów. Merry Christmas! Wow, co to za produkty, Łukasz? Powiedz! Już przechodzę do rzeczy. Numer 10. Kto zabił Lucky Luke'a? I Lucky Luke w zupełnie nowej odsłonie, nie poddający się nigdy presji, mający zawsze poker face'a, troszeczkę mniej kreskówkowy, mający coś bardziej głębokiego nam do przekazania niż zazwyczaj. Tym razem, moi drodzy, mamy historię Lucky Luke'a, który musi wyjaśnić tajemnicę zabójstwa. I ta tajemnica oczywiście początkowo wydaje się, że wszystko jest oczywiste, ale tak naprawdę nie jest oczywiste. Pierwsza historia z Lucky Luke'iem, która jest tak naprawdę historią kryminalną. Człowiek, który zabił Lucky Luke'a, 39,99, absolutnie tak. Numer 9 to propozycja super bluzy. Bluza wygląda tak, na przykład jest tutaj Lama Korn, ale może być tysiąc innych rzeczy. Tych bluz mamy w ofercie z 70 różnych. Najróżniejsze nadruki, może być Tokyo Ghoul, może być BTS, tak na koszulce, jak i na bluzie. Może być Onigiri. Koszulki są po 49,99, a jak się kupi dwie, to się za nie płaci 75. Bluzy są po 120, także naprawdę oferta jest rewelacyjna. Rozważcie, ja uważam, że bardzo warta i nie ma oszczędności na bawełnie, jak w wielu sieciówkach. My po prostu jesteśmy bezkompromisowi. Numer 8. Kaznodzieja. Czekaliśmy całe lata, długie lata, aż Egmont opublikuje w nowej, pięknej formie ten genialny amerykański cykl stworzony przez Gartha Ennisa i Steve'a Dillona. 12 lat upłynęło od pierwszej polskiej edycji, ale ona była taka troszeczkę, no była słaba, powiedzmy sobie szczerze. Wtedy my byliśmy oczywiście nią zafascynowani, ale trochę wody w Wiśle upłynęło i teraz nad Wisłą wydaje się komiksy w twardej oprawie, na papierze kredowym. Bardzo polecam, od pierwszego tomu, cena za tom 99, no prawie 100 zł, nie można się oderwać. Bardzo, bardzo polecam. Co byście zrobili, gdyby ktoś zaproponował wam pistolet z amunicją i możliwość zemsty bez konsekwencji? O to chodzi w 100 nabojach serii autorstwa Briana Azzarello i Eduardo Risso. Chyba najsłynniejszy cykl tego duetu. Komiks, który się nie starzeje. Wydaje mi się, że naprawdę warto. Dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią historię sensacyjną. Cena tomu to mniej więcej w przedziale między 100 a 120 zł, bo tomy są różnej grubości. Polecam, wszystkie są cały czas w Komiksland. Tadam, tadam, tadam. Y, ostatni z mężczyzn, kolejny wielki cykl. Już o nim troszeczkę mówiłem, Pia Gera, Brian Kevogan, absolutnie klasyka post-apo, czyli na świecie wybuchła zaraza, która wyeliminowała wszystkich samców. Wszystkich z jednym, a właściwie dwoma wyjątkami. Świetnie przedstawiony świat post-apo, gdzie kobiety występują w trupach teatralnych z dorysowanymi wąsami. Ciągle do niej można wracać, ciągle jest świetna, pięknie wydana, twarda oprawa, papier kredowy, reedycja. 100 zł za tom. Moim zdaniem genialne dla każdego. Treasure Box. Edition One Piece, Edition Studio Ghibli, Atak Tytanów, BTS, Tokyo Ghoul, One Piece.
noragami bodajże i co tam sobie jeszcze życzycie. W środku mamy zawsze koszulkę, kubek i jedno z wybranych. Może to być podkładka pod mysz, podkładka pod kubek, przypinki, plakaty, breloki. Najróżniejsze produkty, to co najważniejsze, są one o wartości 120 zł. Tyle byście za nie zapłacili w Comixlandii. A w Treasure Boxie, takim pięknym, uśmiechniętym, płacicie za nie 69,99. Ile? Czego? Tylko tyle? Tak. Wow! Wow! Mamy już chyba 10 czy 12 różnych typów Treasure Boxów, są ciągle w ofercie, mamy też Giant Boxy. Jeżeli ktoś szuka, tam mamy gwarantowaną bluzę i kubek. Produkty za 230, a wy za nie płacicie tylko 150. Super oferta, ponieważ macie w jednym 5, 7, a i bywa, że 12 różnych produktów. Są i we sklepie, i w sklepie stacjonarnym. Numer 4, BBPO, 1946-1948, 3 tomy o sprawach Biura Badania Spraw Paranormalnych. Mamy tutaj upadającą Trzecią Rzeszę, mamy tutaj super eksperymenty, super broń, mamy historię, od której się nie można oderwać. To jest prawdziwy horror, świetna, mroczna, błędnie narysowana, nie można po prostu przegapić ani chwili. Bierzemy ją do ręki, czytamy. I czy to jest ta pierwsza tytułowa, 1946, czy dwie późniejsze, to są długie cykle, razem w tym super tomiszczu za 120 zł. Poprawka, Łukasz nie umie czytać, on tylko ogląda obrazki, a tu obrazki są całkiem fajne. Jest to idealnie w klimacie Hellboya, także moi drodzy, bardzo warto, tutaj macie za 120 zł 3 w jednym. Numer 3. Berlin. Saga, która powstawała 20 lat. Jason Lutz, który jest moim guru komiksowym, jeśli chodzi o historie niezależne, jeśli chodzi o historie świetne, obyczajowe, fenomenalnie osadzone w realiach historycznych, a ponadto, zobaczcie jak to wygląda. Berlin przełomu lat 20. i 30. Z jednej strony faszyzm, z drugiej strony komunizm. W to wszystko wpisani zwykli ludzie, którzy muszą coś ze sobą zrobić, którzy muszą jakoś się zdefiniować, bo niestety nie da się stanąć z boku. Trzeba wybrać którąś ze stron. 64,90 to jest chyba najlepsza relacja ceny do jakości, jaka w tym roku powstała. Numer 2, Inkal, dwa wielkie nazwiska, Alejandro Chodorowski oraz Jean Giraud zwany Mebiusem, stworzyli space operę, która zawsze jest świetna. Space operę o Johnie DeFullu, czyli takim przysłowiowym Jasiu Fasoli, który będąc absolutnie nikim nagle ma być Mesjaszem i ma wyzwolić cały swój świat spod władania złych korporacji. On na to nie jest gotowy, on tego nie chce, on się przed tym broni. Nowa edycja z wydawnictwa Scream. Dla ludzi, którzy lubią już taki komiks naprawdę wybitny, niebanalny, ale też długa, zamknięta historia, także to jest bardzo, bardzo pozytywne. Scream, który to opublikował, to jest jego kolejne genialne dzieło, oby takich więcej, a ja wam polecam Inkala ze wszechmiar. Numer 1. Życie i czasy Sknerusa Makwacza. Sprzedaje się tak, że zrobiono dodruk. Posłuchajcie, to jest komiks dla każdego. To jest komiks po prostu o tym, jak można od zera do milionera, o tym, jak można, mając swój pewien kodeks postępowania, z niczego stworzyć złote góry. Ten komiks jest moim absolutnie topem tego roku, ponieważ jest to dzieło dla każdego. To można czytać ze swoimi dziećmi, które mają 5, 6 albo 12 lat. To można czytać jak się jest studentem, to można czytać jak się jest emerytem. W każdym wieku, dla każdego. Bardzo, bardzo warto. Za mniej niż 100 zyla kupujecie coś przegenialnego. Przegenialnego. Moi drodzy, dziesiątka. To jest mój top, jedynka. Polecam, żebyście czytali to przy muzyce Tomasa Hulopejna z Nightwisha, który stworzył muzykę dedykowaną do tego komiksu, słuchajcie. Te propozycje są to przemyślane tytuły, są to przemyślane produkty, no bo mamy też tutaj koszulki, bluzy, boksy i zapewniam was, że z każdego z nich będziecie mega, mega zadowoleni. Tak, Przemciu, ty masz dobre opaj. Ja się z wami już żegnam i mam nadzieję, że święty Mikołaj przyniesie wam tylko dobre prezenty. Mam nadzieję, że wam to coś pomogło, rozjaśniło i wyjaśniło i święty Mikołaj będzie miał trochę łatwiej. Dzięki i trzymajcie się.